Cześć kochani, witajcie na kanale. Dzisiaj mam taką filmową prowizorkę, że głowa mała, ale no cóż, jest jak jest. Chcę Wam pokazać prezenty, które zrobiłam dla rodziców, na prezenty z okazji ślubu. I są tak olbrzymie, że mi się w kadrze nie mieszczą, jakby chcę to kręcić na stole. W związku z tym kręcę dzisiaj na podłodze. Tu już widzicie stojaczki, znaczy nóżki od mojego stojaka. Tutaj Wam będę moimi skarpetkami wchodzić w kadr. No, pokazałabym Wam siebie, może tak by było najlepiej, ale jestem w trakcie sprzątania. Także, no. Sami wiecie, jak wyglądacie, jak sprzątacie. Także, przechodząc do rzeczy, więc ja sobie tutaj tak klęknę przed tą moją kamerą. Co zrobiłam? Znaleźliśmy w sumie to w Kiku takie donice, nawet się to nazywało jak donice. Ale jedna była biała, druga była szara. Właściwie to zrobiłam zdjęcie, które miałam Wam pokazać, więc może Wam pokażę. I no, widzicie, że po prostu bez żadnych ozdób, jedna właśnie cała biała, druga taki szary melanż. I teraz tak, moi teściowie mają wystrój w takim pokoju jadalnym, w zasadzie w salonie i w jadalni, takie białe dodatki i srebrne dodatki. I pomyślałam, że no, ta biała to by była tak super, super elegancko, jakby tam jeszcze trochę srebra dodać, to już w ogóle mistrzostwo świata. A moi rodzice z kolei mają dodatki w salonie takie z takiego starego złota. Więc chciałam pójść w tym kierunku. No i cóż, i wzięłam farby, woski i jakieś, no w zasadzie to chyba tyle, no to jest po złota, jakieś takie różne farby i po prostu przemalowałam to. I jeszcze ozdobiłam na biało złoto, tfu, na biało srebrno i na złoto. Nie trzymając Was już dłużej w niepewności, może zacznę od biało-srebrnego kompletu. I teraz trzymamy kciuki, żeby mi się to zmieściło w kadrze. Z góry wygląda tak, jest ciężkie jak nie wiem co. Więc tak, widzicie, że tu się wsadza kwiaciory, o tu. Albo cokolwiek innego, my tam w zasadzie takie jakieś spożywcze prezenciki wrzucimy. Trochę mi się to chwieje, no ale nic. Natomiast, nie wiem ile to waży, ale wygląda to tak. Jest taki trochę kształt serca jakby, więc też mi się to spodobało. I początkowo planowałam tylko, czekajcie, muszę to dobrze chwycić. Planowałam tylko tutaj dać kwiaty z tymi liśćmi. Tutaj się jeszcze jakieś takie habazie białe trafiły. Natomiast na końcu pomyślałam, że jeszcze tutaj by się przydało coś tak dla równowagi, będzie fajnie to wyglądać. No i słuchajcie, Jezus Maria, druga strona jest odbicie lustrzane. Może ja to tak nie będę zasłaniać. Tak to wygląda i właśnie też są takie listki i tutaj jest ta kompozycja. No i od środka właśnie jest taka srebrna pozłota. A tutaj najpierw zagessowałam to wszystko, natomiast moje gesso jest takie, no takie ekri, bym powiedziała. Więc no nie podobało mi się, dlatego kupiłam białą farbę akrylową. I pomalowałam to, matka, aż się zmachałam po prostu od tego przestawiania. No, i pomalowałam to farbą akrylową, a potem wykorzystałam
takie nieszczęsne farbki z Action, które one były z takim brokatem i ja sobie je kupiłam. Tak, okazało się, że one są w zasadzie takie przezroczyste i tylko taki lekki połysk dają. I to było właśnie to, czego potrzebowałam. Czyli tutaj też na kwiatach, pewnie niekoniecznie będziecie to widzieć, ale te kwiaty w ogóle też są z Kika. Było takie serce. Zaraz wam pokażę, jak wstanę. Było takie serce styropianowe. I tu były powpinane te róże właśnie na takich drutach. Ich było, nie wiem, chyba ze 40. Jak, no myślę, że spokojnie, około 40, bo wystarczyło mi na dwa takie, na dwie te donice. A tutaj jest około 15 kwiatków chyba. No dobra, może 30. No nieważne. W każdym razie kosztowało 25 zł. Więc ogólnie, jak macie Kika, wtedy im też są, tylko były inne kolory, to naprawdę zachęcam, bo kurczę. No powiem wam, że jakbym miała te kwiatki jeszcze robić sama, to bym chyba już w ogóle zwątpiła. Byłoby tutaj dużo złej energii. To nie o to chodzi, prawda? Więc dobra. No to jest, słuchajcie, jedna wersja. No więc tą farbką z Action, nie wiem czy to powiedziałam już, też pociągnęłam te kwiatki i one są tak, taką srebrną, więc one się tak troszeczkę błyszczą. Wersja złota. Wersja złota z góry wygląda tak. Ma też mnóstwo kwiaciochów. To są te same kwiaciochy, ale są przemalowane. Jak ktoś mnie ogląda, to wie, że mam taką ulubioną farbkę złotą, która już prawie się kończy. I wcale jej się nie dziwię, ale wystarczyła jeszcze. Tutaj, potem po tej złotej farbce jeszcze przeciągnęłam to wszystko taką. Boże, jak się nazywało? Pasta z pentartu, taka złota szampańska deluxe właśnie. Żeby troszeczkę złagodzić, jakby rozjaśnić to, bo już wam pokazuję, jak to wygląda. A muszę się tutaj zniżyć. Łatwo nie ma. Żeby te kwiatki nie. Bo jak one z tym złotym, złotą farbką samą, no to były takie trochę aż za żółte. Natomiast chciałam właśnie troszeczkę je tak rozjaśnić, żeby bardziej do tej całości pasowały. No i też widzicie, że mamy, są listki złote z innego, z jakiejś tam innej gałęzi, którą też swoją drogą dostałam, dopadłam w Kiku. Naprawdę to jest ciężkie. Już tutaj zadyszki dostaję. No i były właśnie takie dwa jakby owocki, więc też w niektórych miejscach były poprzecierane. No to tą samą farbką, w ogóle to jest pomalowane Rustic Brown od Fina Bar, moją ukochaną, a potem przeciągnięte woskiem białe złoto, kameleonka z Pentartu. Wspaniale rozjaśniła, wreszcie znalazłam jej zastosowanie. No, efekt jak według mnie jest genialny. Ups, żebym się tu nie zniszczyła. Wygląda to jak dla mnie, jakby to było po prostu, no nie wiem, czy miedziane, to nie jest miedź, ale wiecie, takie jakby z brązu odlane. I właśnie jak mi gdzieś tutaj na tych owockach brokatu brakło, no to też przeciągałam to tą farbką od Finavar i potem tą pastą Deluxe, żeby tak rozjaśnić, żeby się mieniło, było brokatowe. No, no więc takie prezenciochy. Oczywiście, no z góry to, wiecie, no marnie to wygląda, ale w tym momencie nie mam wam jak tego inaczej pokazać. No. I tyle. Ciekawa jestem, czy wam się podobają takie prezenty? Co myślicie? W ogóle robiliście sami prezenty swoje ślubne? Czy, znaczy nie swoje, tylko dla rodziców? No, był tam jakiś taki akcent dla was? Czy po prostu było tyle roboty, że nie było na to czasu? Ja tak sobie trochę myślałam, że
znowu się dałam wkręcić. No, oczywiście sama się wkręciłam w to wyrobienie. Zamiast kupić coś gotowego, no to po prostu spędziłam kilka wieczorów nad robieniem tych prezencików. Natomiast no, ja tak w sumie lubię. Dla mnie to jest takie, wiecie, daję kawałek siebie, trochę serca i no, mam szczerą nadzieję, że mamom się to spodoba i mam nadzieję tylko, że się nie popłaczę, jak będziemy im to wręczać i będę widzieć reakcję. No, także tak. Dobra, no to w zasadzie to był ostatni filmik z gatunku ślubnych. Jeśli nie widzieliście poprzednich, no to powiem Wam, że pokazywałam zaproszenia i pokazywałam prezenty dla świadków. Także serdecznie Was zapraszam, żebyście tam zajrzeli, jeśli Was tam jeszcze nie było. Dobra, to na dzisiaj tyle. Jak to oglądacie, to ja już jestem po ślubie, przynajmniej taki jest plan. Żeby być po ślubie. Także już zero stresu. No dobra, tyle. Koniec. Mam nadzieję, że właśnie po ślubie będę mieć więcej czasu na odwiedzanie Was. Na to liczę i widzimy się, słyszymy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa, pa!